Martowicach Górnych. Organizowaliśmy w tym roku po raz drugi festyn charytatywny. Jest to drugi festyn z tej serii, przy którym idzie OSP. Tym razem było celem festynu było zbieranie kwoty na rehabilitację dla Zuzi Rak, dziewczynki kilkunastoletniej, która jest chora na rozszczepienie kręgosłupa, dla Przemka Kroczek i jego wszystkich przyjaciół z Twardnienia Rozsianego Ziemi Cieszyńskiej, oddziału wszystkich chorych na wózkach inwalidzkich. Chcemy w ten sposób pomóc chorym. Wieś się bardzo dobrze zmobilizowała, sponsorzy się spisali, każdy coś dorzucił, trochę grosza. Zorganizowaliśmy się super, mamy kiełbasę, mamy wszystko. Jest pogoda dla dobrych ludzi i impreza trwa 2 dni. Bardzo dużo chętnych jest ludzi do pomocy, sami się głoszą, naprawdę dobrodziej istnieje i cieszmy się, że tak jeszcze na świecie jest. Jest zbiórka, zgłoszona zbiórka, mamy takie wszystkie plakietki, legalna zbiórka charytatywna, nie zmuszamy nikogo do niczego, ale goście przychodzące bez problemu od serca rzucają różne kwoty, różne banknoty, wszystko będzie policzone, mamy taką panią, która jest odpowiedzialna za to, w ten sposób chcemy to uczcić. Dopisali mieszkańcy naszej gminy całej, bo przyjechali z całej gminy, nawet z innych miast Cieszyna. Program mamy bardzo bogaty, mamy zespoły żywe, mieliśmy koniki, stare zabytkowe pojazdy, strzelnice, paintball, dzieci mają cukrową watę, występujące dzieci dostaną za darmo czekoladę, soczek dzięki sponsorom. Tak, jesteśmy zadowoleni, udało się, pogoda dopisała, dobrym ludziom zawsze pogoda dopisuje.